cześć Pana. Raduj się, wesel się, cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię. Ziemio wołaj z radości na cześć Pana. Raduj się, wesel się, cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Pan okazał swoje swą sprawiedliwość, wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana. Raduj się, ziemio wołaj z radości na cześć Pana. Alleluja, alleluja. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana. Raduj się, wesel się. Cała ziemio wołaj z radości na cześć Pana. Alleluja. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Uroczystości objawienia Pańskiego, Kościół dziękuje Bogu za dar wiary, która stała się i wciąż na nowo staje się udziałem tylu ludzi, ludów i narodów. Świadkami tego daru i jego nosicielami, jednymi z pierwszych, byli właśnie owi trzej ludzie ze wschodu, mędrcy, którzy przybyli do stajenki, do Betlejem. Znajduje w nich swój przejrzysty wyraz wiara jako wewnętrzne otwarcie człowieka, jako odpowiedź na światło, na epifanię Boga. W tym otwarciu na Boga człowiek odwiecznie dąży do spełnienia siebie. Wiara jest początkiem tego spełnienia i jego warunkiem. Trzeba pozwolić mędrcom iść do Betlejem. Z nimi razem idzie każdy człowiek, który za definicję swego człowieczeństwa uznaje prawdę o otwarciu ducha ku Bogu, prawdę wyrażoną w zdaniu:
szukaj rzeczy od Ciebie wyższych. Kościół staje się sobą, kiedy ludzie, tak jak pasterze i trzej królowie ze wschodu, dochodzą do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem wiary. Kiedy w Chrystusie, człowieku i przez Chrystusa odnajdują Boga. Epifania jest więc wielkim świętem wiary. Wiara jest gwiazdą wskazującą nam drogę do Chrystusa. Powinniśmy ucieszyć się dziś łaską wiary i ją umacniać oraz prosić Boga o jej pomnożenie. Błogosławiona Elżbieta Sanna urodziła się w Codrongianos na Sardynii 23 kwietnia 1788 roku. Jako trzymiesięczne dziecko zachorowała na ospę, która w dużym stopniu sparaliżowała jej ramiona. Chociaż była niepełnosprawna fizycznie, wyszła za mąż i wychowała 5 dzieci. Pomagała innym matkom, ucząc ich dzieci katechizmu i przygotowując je do sakramentów świętych. Po śmierci męża samotnie wychowywała dzieci i prowadziła gospodarstwo. Rozmiłowana w Bogu i zachęcona przez rekolekcjonistę, postanowiła udać się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, by umocnić wiarę i jeszcze lepiej służyć rodzinie i parafii. Z przyczyn niezależnych pielgrzymka zakończyła się w Rzymie. Tam samotna i coraz bardziej chora Elżbieta poznała księdza Wincentego Pallutiego. Stała się członkinią i duchową matką założonego przez niego dzieła Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Mimo kalectwa pełniła dzieła miłosierdzia, szczególnie wśród chorych. Była kobietą modlitwy, zwano ją świętą od świętego Piotra. W bazylice świętego Piotra spędzała bowiem długie godziny na adoracji Najświętszego Sakramentu. Zmarła w Rzymie 17 lutego 1857 roku. Została pochowana w kościele Najświętszego Zbawiciela na Fali, gdzie spoczywają relikwie świętego Wincentego Pallutiego, jej kierownika duchowego i opiekuna. Beatyfikowana przez papieża Franciszka 17 września 2016 roku w rodzinnym Codrongianos na Sardynii. Elżbieta, miłosierne oblicze zjednoczenia, pątniczka miłosierdzia, zwana również patronką szarej codzienności, modliła się. Chciałabym, by niebo było pełne, czyściec pusty, a piekło zamknięte. Dzisiejsza celebracja skupi się na świetle. Światło rozjaśnia nasze codzienne mroki, ale również odwołuje się do Chrystusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, nadając mu nowy sens. Światło odwołuje się także do stworzenia świata, kiedy w mrokach ciemności rozbłysła światłość. Po poświęceniu świec podejdźmy do ołtarza, by otrzymać światło pokoju i miłości. Zanieśmy je do naszych domów. Niech ono pomoże nam rozpalać miłość w naszych rodzinach, wspólnotach, w naszych sercach. Moi drodzy, przewodnie motto tej konferencji jest właśnie rozpalanie miłości. Józef Roth w książce Handlarz perłami mówi tak: wszystko w życiu zużywa się i robi się stare. Słowa i sytuacje, wszystkie słowa zostały już wypowiedziane. Ta smutna konkluzja dotyczy
także sfery ludzkiej uczuciowości, ludzkiej miłości. I Pan Jezus wie doskonale, że z tego powodu pojawiają się różne problemy indywidualne, społeczne, rodzinne, w małżeństwie. Dlatego mówi do nas, znamy dobrze te słowa, przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jak bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Pan Jezus mówi w Ewangelii, że przyszedł na ziemię, aby przynieść ludziom ogień. Ogień Bożej miłości, ogień, który wypala to, co jest złe, to, co jest nieczyste. Ogień, który wydobywa z rudy szarej, brunatnej, byle jakiej, cenny metal. Ogień, który rozgrzewa, rozprasza mroki ciemności. Ten ogień płonie przede wszystkim w sercu samego Jezusa Chrystusa. Tym ogniem jest Słowo Boże, jest modlitwa, jest Kościół. Jest cała misja wspólnoty ochrzczonych. I oczywiście w tym kontekście musimy widzieć także zesłanie Ducha Świętego. Pan Jezus wyraża jednak smutek, wielokrotnie wyraża smutek, że ten ogień jest ciągle jak gdyby w zarodku, płonie, a właściwie tli się, żarzy się jak węgielek. A przecież przyszedł już tak dawno tutaj na ziemię. I dlatego Pan Jezus potrzebuje naszej pomocy, aby ten ogień zapłonął. Musimy pomóc naszemu Panu. Przypominamy sobie scenę na krzyżu, kiedy Chrystus umiera i ewangelista mówi, oddał ducha, oddał ducha. A, ktoś pomyśli sobie, chodzi o to, że w tym momencie skonał, mówimy sami, mówimy, wyzionął ducha. Można tutaj dać inną interpretację tych słów, oddał ducha. Oddał nam swojego ducha. Tak jak Eliasz, który wstępuje do nieba na wozie ognistym, oddaje swojego ducha następcy. Chrystus na krzyżu oddał nam swojego ducha, aby ten duch nas napełnił, aby zapłonął w nas ogniem. I to się dokonuje w sakramencie chrztu, w sakramencie bierzmowania, w sakramencie święceń, przez śluby zakonne. Cały czas w Kościele ten ogień wstępuje na nas, aby zapłonąć najpierw w naszych sercach, a później z tych serc rozprzestrzeniać się wszędzie. Dzisiaj może warto postawić sobie to pytanie, czy ja jestem takim ogniem Chrystusa, ogniem. Chciałbym w tym momencie przytoczyć taką historię z mądrości skarbca ojców pustyni egipskiej. Ona jest przypisywana takiemu ojcu pustyni, który nazywa się Orsizios. Przeczytam tak, jak została zapamiętana. Otóż ten ojciec pustyni, trzeba wiedzieć, że na pustyni egipskiej w III, IV wieku najpierw ludzie tam zaczęli uciekać w związku z prześladowaniami, a później, kiedy religia chrześcijańska stała się religią państwową, mieli już dosyć tego udawania i uciekali na pustynię. Uciekali na pustynię. Na pustyni egipskiej, to znaczy pomiędzy Kairem i Aleksandrią żyło nawet 20 tysięcy ludzi. 20 tysięcy. I byli tam wśród nich tacy mistrzowie życia duchowego, ojcowie pustyni, których mądrości, zapiski pozostały. I tenże ojciec pustyni o imieniu Orsizios miał mówić tak. Sądzę, że jeśli człowiek nie pilnuje swojego serca, to zapomina o wszystkim, co usłyszał i przestaje się o to troszczyć. A wtedy wróg znajduje w nim punkt zaczepienia i przewraca go. Jest z nim tak jak z kagankiem, który świeci, gdy jest pełen oliwy. Ale jeśli zaniedbamy dolać oliwy, to powoli gaśnie. I odtąd już ciemności mają nad nim przewagę. I nie tylko to, ale także i mysz, kiedy przychodzi,
i chce zjeść knot z kaganka. Wiadomo, na pustyni myszy nie miały co jeść. Kiedy mysz przychodzi i chce zjeść knot z kaganka, nie może, póki nie zgaśnie, nie zabraknie oliwy. Kiedy jednak widzi, że kaganek nie ma już nie tylko światła, ale nawet i ciepła, to mysz wyciąga knot i strąca kaganek. Jeśli jest on gliniany, tłucze się. Jeśli jednak jest z brązu, Pan go znowu napełnia. Tak i od obojętnej duszy pomału oddala się Duch Święty, aż w końcu jej ciepło zupełnie wygasa i wtedy nieprzyjaciel pożera pragnienia duszy, a ciało wyniszcza grzechem. Jeżeli jednak człowiek ma dobrą intencję, to jest ten kaganek z brązu, wobec Boga, a tylko został przemocą pociągnięty do niedbałości, to Bóg litościwie zsyła mu bojaźń Bożą i pamięć o karze, a tak uczy go czuwać i na przyszłość strzec się pilnie aż do dnia nawiedzenia. Mądrość z V wieku. Jakże aktualna. I dlatego, moi drodzy, musimy ciągle dolewać oliwy do tego kaganka naszej wiary. Musimy dolewać, abyśmy świecili jasno. Dzięki temu ten ogień Chrystusa nigdy w nas nie zgaśnie i będzie zawsze jakimś punktem odniesienia dla wielu. To jest niezbędne, abyśmy byli światłem świata, abyśmy rozpalali ten ogień w sercach innych. I Chrystus nie pozwala nam na żadną zwłokę. Mówi dzisiaj mój zmarły poprzednik, świętej pamięci biskup Wacław Świeżacki, który prawie całe swoje życie związał z Krakowem, ciągle powtarzał: chodje, dzisiaj ten ogień musi zapłonąć. Nie jutro, dzisiaj. Nie szukajmy więc ratunku, możliwości w samych sobie, bo gdzieś tego ratunku trzeba szukać i dzisiaj przy pomocy różnych psychologów, ekspertów, doradców, człowiek szuka mądrości w samym sobie. Nie. Trzeba poszukać tej mądrości na zewnątrz. Trzeba skorzystać z możliwości, które daje nam Pan Bóg. I pierwszym takim sposobem, żeby rozpalić w sobie ten Boży ogień, Bożej miłości, ogień miłości, jest rozważanie Pisma Świętego. Według różnych statystyk na świecie każdego roku sprzedaje się ponad 40 milionów egzemplarzy Pisma Świętego. Nie wiem, ile w Polsce się sprzedaje, ale z pewnością przy okazji Komunii Świętej, czasami ślubu, a dajemy w prezencie Pismo Święte, do którego nikt potem nie sięga. Niektórzy nawet mają za punkt honoru, żeby posiadać w swojej bibliotece takie Pismo Święte. Ale myślę, że nie korzystamy z tego Pisma Świętego w należyty sposób. Księża, siłą rzeczy, odmawiamy brewiarz. Tam przynajmniej te dwa kawałki Pisma Świętego są. Jak doliczymy do tego jeszcze psalmy, to już możemy myśleć, że jesteśmy w porządku, ale nie jesteśmy w porządku. Bo Pismo Święte to jest ta oliwa dolewana do naszej lampki. Chrystus jest naszym nauczycielem i Jego uczniami. Uczniami jedynego Mistrza. I właśnie to Słowo Boże umacnia, odnawia naszą wiarę. Jest taki bardzo znamienny fragment w liście świętego Pawła do kościoła w Efezie. Mówi tak święty Paweł: a teraz polecam was Bogu i Słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. To się później powtarza jeszcze w Dziejach Apostolskich. Polecam was Bogu i Słowu Jego łaski. Zobaczcie, my zawsze mamy takie wyobrażenie, że otrzymaliśmy Pismo Święte, Słowo Boże, szczególnie osoby konsekrowane, żebyśmy to Słowo Boże głosili, prawda? Coś dostałem i muszę to oddać i najlepiej podzielić się tym z innymi, bo dzisiaj zamiast duszpasterstwa
dzielimy się. A czy mamy się czym dzielić? Trzeba się zapytać. Święty Paweł poleca wspólnotę chrześcijańską Słowu Bożemu. Dlaczego? Żeby to Słowo Boże ich prowadziło, żeby to Słowo Boże nad nimi czuwało, żeby to Słowo Boże nimi się opiekowało. Oni oczywiście to Słowo Boże mają głosić, ale zostają powierzeni temu samemu Słowu Bożemu. Musimy powierzyć się Słowu Bożemu. To Słowo musi najpierw odnowić moje wnętrze, musi najpierw odnowić, umocnić moją duszę. Ono musi napełnić mnie energią, życiem, zjednoczyć z Bogiem i w ten sposób zjednoczyć z innymi. Jak przypomniał święty Paweł, a powtórzył to święty Hieronim, któż jak on znał Pismo Święte? Pismo Święte jest mocą i mądrością Boga. Każdego dnia musimy więc w celu rozpalenia Bożej miłości powierzać się Pismu Świętemu, Słowu Bożemu, otwierać na nie nasze serca, nasze uszy. Słowo Boże musi w nas zamieszkać, musi nas posiąść. Posiąść nas całych we wszystkich wymiarach cielesnych i duchowych. I na pewno słyszeliście o czymś takim, co się nazywa lectio divina, prawda? Czyli modlitwa Pismem Świętym. Czyli są różne rodzaje modlitwy, Pismem Świętym, ikonami. Pismo Święte, jeśli będzie w sposób właściwy czytane, to siłą rzeczy będzie nas prowadziło do modlitwy. Właśnie to będzie rozpalało w nas miłość Bożą. Wrócę jeszcze na chwilę do Ojców Pustyni, bo to temat bardzo mi drogi. Miałem to szczęście, że często jeździłem w tamte strony, na Bliski Wschód i dlatego zawsze bardzo mnie to poruszało, jak widziałem kolumny słupników, którzy żyli na tych kolumnach porozrzucane gdzieś na pustyni i pamiątki po tym, co kiedyś było. Otóż oni, ci mnisi żyjący na pustyni, uczyli się Pisma Świętego na pamięć. Wiadomo, nie mieli pieniędzy na pergaminy, na których to Pismo Święte było wypisywane. Uczyli się na pamięć. I co potem robili? A w ciągu dnia brali sobie jakiś fragment, tak jak my dzisiaj bierzemy jakiś fajl z komputera, prawda, jakiś fragment. Więc oni brali z tej pamięci jakiś fragment tego Pisma Świętego i cały dzień, oni mówili, przeżuwali to Pismo Święte. Tak jak zwierzę przeżuwa, szczególnie zwierzęta roślinożerne. Jestem zoologiem, biologiem. Tak jak zwierzę przeżuwa pokarm, tak samo właśnie oni przeżuwali to Pismo Święte. I ono rozpalało w nich miłość. I prowadziło do modlitwy. Właśnie modlitwa. To jest drugi sposób, czy druga droga do tego, żeby ta Boża miłość w nas rozpaliła się. I znowu taki fragment, czy raczej wspomnienie z mojego życia. Otóż kiedyś też służbowo pojechałem do, zaraz po upadku komunizmu musiałem pojechać do Albanii Południowej. Albanii Południowej, dzisiaj ludzie tam jeżdżą nawet na wakacjach, ale wtedy rzeczywiście sytuacja była katastrofalna, ubóstwo straszne i rzeczą, która uderza tam w Albanii Południowej, to jest ogromna ilość bunkrów. Bunkrów. Otóż w komunizmie oni, dyktator Hodzia, bał się ekspansji NATO i budował bunkry. Wybudował milion bunkrów. Milion. Różnych rozmiarów. Wszędzie są bunkry. Wszędzie, na każdym kroku są bunkry. Ponieważ nie było kościołów, to te bunkry zostały zaadoptowane na kościoły. Na kościoły. I pamiętam kiedyś, któregoś dnia, razem z biskupem, ten biskup się nazywał Hilkabashi, i z grupą wiernych, poszliśmy w niedzielę do takiego bunkra, żeby tam odprawić przeświętą. I jak człowiek wszedł do tego bunkra, ciemno, zimno, nic nie widać, przerażenie bierze, ale
Ludzie zapalili świece, zaczęli się modlić. Najpierw zaczęli recytować różaniec, potem msza święta. Zmienił się klimat. Zmienił się klimat, atmosfera. Widzimy, tu jest pewne też porównanie do żłóbka, do groty betlejemskiej. Tam w tej grocie też zapłonęła miłość i ta grota stała się przytulna nie tylko dla Chrystusa, ale dla wszystkich. Modlitwa, rozmowa z Bogiem, czyli wznoszenie moich myśli, mojego serca ku Bogu. Mówimy czasami trochę, może przesadnie, że modlitwa to jest takie hamletowskie być albo nie być chrześcijanina, ale właśnie, bez modlitwy nie będzie tego płomienia Bożej miłości. Tak się złożyło, że zajmowałem się też w życiu, kiedyś czasami jeszcze nawet to robię, błogosławionym księdzem Michałem Sopoćką. Byłem postulatorem jego procesu beatyfikacyjnego. I jak wiadomo, błogosławiony Michał Sopoćko zasłynął głównie z tego, że był kierownikiem duchowym świętej Faustyny Kowalskiej, ale był także poważnym profesorem, samodzielnym pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Wileńskim, a później w Polsce wykładał już po repatriacji. I napisał kilka tomów na temat modlitwy, ale zawsze w tej perspektywie Jezusa Miłosiernego. I mówi tak o modlitwie, błogosławiony Michał. Modlitwa jest konieczna dla wszystkich, grzeszników i sprawiedliwych. Bez modlitwy grzesznicy nie zerwą kajdan swych zestarzałych nałogów i nie otrzymają miłosierdzia Bożego. Bez modlitwy sprawiedliwi nie postąpią na drodze cnoty i nie utrzymają się długo na jej wyżynach, lecz padną niebawem zwyciężeni pokusą. I zdaniem błogosławionego Michała Sopoćki skuteczność modlitwy, to znaczy to, czy ona rozpali w nas ten Boży ogień, zależy od tego, jak patrzymy na Pana Boga. Kogo widzimy w Panu Bogu? Kogo widzimy? Srogiego władcę, starca z długą brodą, który tak patrzy na nas z góry i właściwie nie wiadomo, czego od nas chce. Czy Boga miłosiernego, który nam przebacza? I pisze tak błogosławiony Michał. Dlatego nie tracąc z oczu bojaźni synowskiej i nie zapominając o nagrodzie wieczności, winniśmy rozbudzić w sobie miłość Boga, która powstaje i wzrasta pod wpływem poznawania Boga jako Ojca Miłosierdzia i Jezusa jako najmiłosierniejszego Zbawiciela. Owocem tego procesu będzie nadprzyrodzona ufność skierowana ku Bogu, która jest główną dźwignią życia duchowego i najkrótszą drogą do świętości. Stanowi jednocześnie klucz do Bożego miłosierdzia i oczywiście taką modlitwę, którą chciałbym zalecić wam wszystkim, moi drodzy, to jest koronka do Bożego miłosierdzia, litania do Bożego miłosierdzia. I tutaj dotykamy świadectwa, które przeczytała siostra o patronce dnia dzisiejszego. Błogosławiona Elisabetta Sanna. Kobieta, która zostawiła daleko swoją rodzinę. Chciała jechać do Ziemi Świętej, nie miała paszportu, nie wpuścili ją na statek, bo to tak dyplomatycznie było powiedziane, że z pewnych powodów nie pojechała. Nie pojechała, bo nie miała paszportu. A później nie mogła wrócić do domu. Ale Pan Bóg tak poprowadził jej życie, że rzeczywiście była nazywana Mamma Sanna, Mamusia Sanna. Widzieli w niej matkę, która chodzi po kościołach, od jednego kościoła do drugiego, szczególnie do świętego Piotra, do Bazyliki i modli się w intencji wszystkich. A to był czas, kiedy różni rewolucjoniści w Rzymie, Carbonari i jeszcze inni, próbowali obalić państwo kościelne i stworzyć republikę. I papież musiał uciekać, papież błogosławiony Pius IX musiał uciekać do Gaety i w Rzymie działy się różne rzeczy. Jest taki film z Alberto Sordi, warto zobaczyć o tych czasach, bardzo ciekawy. Właśnie jak
ludzie żyjący z Kościoła nagle stają się pierwszymi wrogami papieża. Mam nadzieję, że nie doczekamy takich czasów. I ona chodzi po tych kościołach, i mówiąc, za kogo tak się modlisz? A za wszystkich. Także za tych, którzy wypędzili papieża. Za wszystkich. Widzimy? Modlitwa płonęła w jej sercu i tę modlitwę ofiarowywała za wszystkich, moi drodzy, za wszystkich. I ta modlitwa też leczyła ból rozłąki i ona towarzyszyła tej swojej rodzinie, miała 7 synów, 2 umarło. 5 dzieci zostało jeszcze tam na Sardynii i za nich też się modliła. Kolejny sposób rozpalania w sobie miłości do Boga to jest, może się zdziwicie, składanie wyznania wiary. Wyznanie wiary. Myślę, że większość z nas tutaj przyjęło chrzest nie dlatego, że dokonaliśmy takiego wyboru, ale po prostu rodzice, dobrzy rodzice, przynieśli nas do kościoła, w naszym imieniu złożyli wiarę, wyznanie wiary razem z chrzestnymi i później kapłan czy diakon udzielił nam chrztu. A później ci sami rodzice nauczyli nas modlitwy, nauczyli nas wyznania wiary, przyprowadzili nas do kościoła i po raz pierwszy kiedyś wyrecytowaliśmy wierzę w jednego Boga. Ojca. Ciągle się mylą te modlitwy, prawda? Ta krótsza, ta dłuższa. Dlatego tak ważne jest wyznanie wiary. A później, kiedy przystępowaliśmy do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania, to wyznanie wiary miało taką formę bardziej uroczystą. Wyznanie wiary. Proboszcz, który obejmuje parafię, biskup, który obejmuje diecezję, musi złożyć wyznanie wiary. Bo to jest fundament. Dzisiaj mówimy o takiej duchowości. Najważniejsza jest duchowość. Kochajmy się wszyscy, obejmujmy się wszyscy. Pewnie, że jest ważna duchowość. Pewnie, że jest ważna miłość, która nas wszystkich ogarnia. Ale ważny jest ten element również doktrynalny. Bo inaczej wszystko się rozmyje. Doktryna też jest ważna. I dlatego wyznanie wiary jest ważne. Musimy wierzyć, musimy wiedzieć, w co wierzymy. Musimy znać wiarę Kościoła, a ona jest skodyfikowana w tym, co nazywamy credo, symbol wiary, który powstał w różnych bardzo dramatycznych czasami sytuacjach. Wielu ludzi z tego powodu zostało zabitych, wtrąconych do więzienia. Co się działo na soborach powszechnych, bo zawsze był element świecki, państwa świeckiego, cesarz, który próbował narzucić swoją wolę. Ale Kościół prowadzony przez Ducha Świętego wiedział doskonale, jak się bronić. I właśnie powstało wyznanie wiary. Synteza tego, w co wierzymy. Warto jest, moi drodzy, nie tylko w niedzielę, ale również przy okazji modlitwy, jak to kiedyś było, odmówić skład apostolski, mówimy, skład apostolski. Składali to przez całe wieki nasi ojcowie w wierze. Ten skład apostolski, wyznanie wiary jest krótsze i dłuższe, nie ma znaczenia. Ono w jakiś sposób zapala w nas miłość do Boga, bo widzimy, jak wiele od Niego otrzymaliśmy. To wyznanie wiary też pomaga nam w konfrontacji ze światem. Jak ktoś ma mocny charakter i wie, czego chce, i wie, kim jest, i zna swoją tożsamość, to się obroni. Ale człowiek słaby, przepraszam, że użyję takiego słowa, niedouczony, ale nie chodzi o to, że nie skończył, nie wiem, Sorbony albo Harvardu. Niedouczony w wierze. Ksiądz też może być niedouczony w wierze. Nie wiem, jak robią palutyni, ale ja czasami niektórych księży wysyłam na powtórny egzamin z prawa kanonicznego czy z liturgii. Dobrze jest sobie odnowić.
Właśnie, człowiek niedouczony nie potrafi bronić wiary. Nie potrafi. Będzie cenzurował różnego rodzaju rzeczy delikatne, będzie jakaś taka dyplomacja. Nie. To jest nasze credo, to jest fundament, na którym budujemy. To jest to źródło też miłości. Bo Kościół to nie jest jakaś taka chmura zawieszona gdzieś, nie wiadomo. Kościół ma te struktury dotykalne. Kościół ma prawo, które broni dogmatów. Jest na usługach dogmatów wiary. Strzeże tych dogmatów. W ten sposób strzeże zbawienia człowieka. Mówimy salus animarum suprema lex, prawo, zbawienie człowieka najważniejszym prawem. Ale właśnie, potrzebny jest ten symbol wiary. Symbol wiary. I wreszcie ostatnią drogą do rozpalenia w sobie tej Bożej miłości, którą chciałbym wam zalecić sobie oczywiście w pierwszej kolejności, to jest praktyka cnót. Nie wiem, czy przypominamy sobie z lekcji religii definicję cnoty. Cnota to jest habitualna, stała skłonność do czynienia rzeczy dobrych. Co więcej, do wybierania rzeczy najlepszych. To jest takie dobre przyzwyczajenie. Jak są złe nałogi, to cnota jest takim dobrym przyzwyczajeniem. Oczywiście my wszyscy wiemy, że są cnoty nadprzyrodzone, czyli wlane, wiara, nadzieja i miłość, ale one też mogą być rozwijane. A inne cnoty są w nich zakorzenione, cnoty ludzkie. Sprawiedliwość, miłosierdzie, uczciwość, prawdomówność. Można by długo je wymieniać, te cnoty. Męstwo, umiarkowanie, pracowitość, lojalność, radość. Wszystko, co jest dobre, jest cnotą. Kiedy się robi proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny, to znaczy staramy się udowodnić, że ktoś był święty, to trzeba wykazać w procesie, w dokumentacji przygotowywanej, że ten kandydat na ołtarze miał rozwiniętą w stopniu heroicznym, a więc nadzwyczajnym, przynajmniej jedną cnotę. Może to być męstwo, może to być uczciwość, może to być pobożność. Bo rozwijając jedną cnotę w stopniu heroicznym, w jakiś sposób też inne cnoty są rozwijane. Widzimy skłonność do czynienia dobrze. Trzeba ćwiczyć się w czymś. Warto jest sobie wybrać, zrobić taką specjalizację. I to też będzie w nas rozpalało Bożą miłość. I to będzie czyniło z nas, moi drodzy, arcydzieło sztuki, które porywa wszystkich, na które wszyscy patrzą się, zachwycają. Dzisiaj ludzie mają zaufanie przede wszystkim do tych, którzy są autentyczni. Widzimy, jak porywa tłumy Ojciec Święty Franciszek, bo jest autentyczny. I płonie Bożą miłością. Mamy być tym nowym Adamem. Moi drodzy, istotą wiary nie są ani duchowe uniesienia, ani wzruszenie podczas nabożeństw czy kazań, ani skrupulatne, legalistyczne wypełnianie różnych obowiązków. Istotą wiary jest spotkanie z Chrystusem i rozpalanie w sobie Jego miłości. Dlatego jednoczmy się z Panem Jezusem i myślę, że te rekolekcje są ku temu dobrą okazją.
Jest taki, już nie żyje, włoski ksiądz poeta, nazywał się Dawid Maria Turoldo. I on w jednym z wierszów, z wierszy mówi: nie da się żyć, jeśli cię nikt nie kocha. Nie da się żyć, jeśli cię nikt nie kocha. Właśnie, Bóg nas kocha. Doświadczamy Jego miłości. Ale jest wiele ludzi, którzy może tej miłości nie odczuwają. I my powinniśmy być dla nich taką Bożą miłością. Ale jak powiedziałem, ta miłość musi najpierw w nas zapłonąć. Mówi święty Jan Apostoł. Myśmy poznali, uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Mamy odkrywać tę prawdę dla siebie i dla innych. W jakiego Boga wierzę? Bóg ma słabość do ludzi kruchych, do ludzi grzesznych. Bóg na początku tego roku, który rozpoczynamy, wychodzi do nas z prawdą o swoim miłosierdziu i mówi: wasze grzechy, jakiekolwiek by nie były, zostaną przebaczone, bo was kocham. I nie oczekuje od nas niczego poza naszą miłością. Amen. Śmierci dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana. Panie, ratuj moje życie. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a On mnie wybawi. Wróć, duszo moja, do swego spokoju, bo Pan ci dobro wyświadczył. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem: każdy człowiek jest kłamcą. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenna jest w oczach Pana.
wyznawców. Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Tyś rozerwał moje kajdany, Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem w dziedzińcach Pańskiego domu pośrodku Ciebie, Jeruzalem. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Panie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, który oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, ześlij błogosławieństwo swoje na te świece i uświęć je jasnością łaski Twojej. Spraw też miłościwie, jako te świece ogniem widzialnym zapalone rozpraszają ciemności nocy. Tak niechaj nasze serca ogniem niewidzialnym, to jest jasnością Ducha Świętego, oświecone, będą wolne od wszelkiego zaślepienia w grzechach, abyśmy wzrokiem oczyszczonego ducha mogli dostrzec, co się Tobie podoba i co pożyteczne ku naszemu zbawieniu, i abyśmy pokonawszy niebezpieczne ciemności tego świata, mogli wejść do światłości niegasnącej. Przez Ciebie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który w pełni jedności Trójcy Świętej żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Światło na oświecenie podam i chwałę ludu Twego Izraela. Światło na oświecenie podam i chwałę ludu Twego Izraela. Teraz, o Panie, według Twego słowa uwalniasz sługę swego w pokoju. Światło na oświecenie podam i chwałę ludu Twego Izraela, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Światło na oświecenie podam i chwałę ludu Twego Izraela, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie podam i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Światło na oświecenie podam i chwałę ludu Twego Izraela, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
i chwałę ludu Twego Izraela. Się. Boże źródło wszelkiego dobra, Ty obdarzyłeś błogosławioną Elżbietę
łaską naśladowania Chrystusa w modlitwie, cierpieniu i służbie ubogim. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy z niestrudzoną miłością służyli wszystkim potrzebującym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem ten najświętszy dzień. Niech oddali od was ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bać się nie będę.